Czarne jezioro zdawało się pochłaniać blask słońca. Ciężkie ołowiane chmury, które odbijały się na powierzchni, odzwierciedlały stan umysłu Tima. Tim usiadł na składanym krześle. Jedną ręką trzymał wędkę, a drugą wpatrywał się w bezkresną taflę wody. Tim zawsze kochał to miejsce. Lubił sposób, w jaki jezioro wyglądało na czarne, nieestetyczne, matowe przez cały czas. Nawet przy słonecznej pogodzie nie przejmował się ludźmi, którzy przychodzili tu się zrelaksować. Czarne jezioro pozostawało spokojne, nawet gdy niewygodni goście z miasta zarzucali wędki lub po prostu rzucali kamyki. Jezioro zataczało długie kręgi, a potem woda tworzyła płaską, odbijającą światło tafle. Tim przyjeżdżał tu od lat. Lubił spokój tego miejsca. Chciał spędzać czas bez względu na to, jak wiele problemów go tam przyciągało, poza spokojnym życiem w namiocie nad jeziorem. Wszyscy jego koledzy i konkurenci nie wahali się podróżować do drogich zagranicznych kurortów. Tim również podróżował, ale najczęściej wracał nad piękne jezioro czarne, które hipnotyzowało go swoim pięknem. A tuż za małą drogą znajdowała się wioska, w której pewnego dnia miał kupić dom i żyć w przyjemności. Zrobiłem tak wiele, że już nigdy nie będzie tak samo, powiedział Tim, pierwsze słowa, które usłyszał podczas długich godzin spędzonych na łowieniu ryb nad jeziorem. Mężczyzna przyjechał tu z człowiekiem, którego uważał za bliskiego przyjaciela. Ale z jakiegoś powodu Timowi wydawało się, że David nie był zainteresowany jego problemami. Widziałeś, gdzie ulokowałeś swoje pieniądze i powinieneś zachować zimną krew, a nie skakać na główkę. Teraz sprzedasz wszystko, żeby spłacić długi i skończysz spłukany. I nikt cię nie zmuszał do tego bagna, powiedział David z nieukrywanym wyrzutem, kręcąc tylko głową. Tim nie chciał by mówiono mu, co powinien zrobić. Spieprzył sprawę w potworny sposób. Stracił ogromny biznes, którego był właścicielem przez tyle lat. Teraz zostanie z pustymi rękami, ze zrujnowanym życiem, które już nigdy nie będzie takie samo. Zamiast wsparcia, którego David powinien udzielić mu w przyjazny sposób, powiedział mu jak dziecku. Samo zadowolenie kosztem nieszczęścia przyjaciela. Tim podniósł mały kamyk i wrzucił go do wody. Ogromne kręgi zaczęły rozprzestrzeniać się po czarnej powierzchni jeziora. Woda znów stała się spokojna i cicha, a następnie zaczęła odbijać ciężkie, ołowiane chmury. Gdzieś w oddali błysnęła błyskawica nad skrajem lasu. Nie było jednak słychać żadnego grzmotu. Najwyraźniej burza wciąż była daleko. Gdybym powiedział wszystko Lili zostawiłaby mnie. Będę całkiem sam. A gdybyś nie zostawił swojej Alice dla tej Lili, Miałbyś u boku wartościową kobietę, która przeszłaby z tobą przez taki koszmar? powiedział David. Błyskawica błysnęła ponownie. Tim zwinął wędkę. Spojrzałam na przyjaciela, już wątpiąc, że po koszmarze, przez który przeszli, pozostanie między nimi przysłowiowa przyjaźń. David pewnie wymyśliłby jakąś wymówkę, żeby nie pomagać przyjacielowi, oskarżyłby go o wszystkie grzechy śmiertelne. A potem przestałby odbierać telefony. Tim wiedział bez Davida, jak bardzo nawalił. Ale to nie znaczyło, że musiał go grzebać w kuwecie, jak niegrzecznego kociaka. Musimy jechać, David. Zaraz zacznie padać. Nie warto spotykać się z burzą nad jeziorem. Tim powiedział spokojnie. David również zwinął wędkę. Po czym zatrzymał się i spojrzał na mężczyznę, z którym przyjaźnili się od sześciu lat. Tim, straciłeś wszystko i martwisz się, gdzie spotkasz burzę. Wracasz teraz do domu? Będziesz tak zagrożony przez swoją żonę, że będziesz miał kłopoty. Zawsze zachowujesz się jak dziecko. Myślisz, że twoi przyjaciele zajmą się za ciebie twoimi kłopotami. Tim był zaskoczony taką reakcją. Ale nie rozmawiał więcej ze swoim przyjacielem, ponieważ widział, że ta rozmowa nie była im na rękę. Dawid poszedł do samochodu, włożył do torby składane krzesełko, wędkę i kilka tłustych ryb, które wciąż biły ogonami. Na razie głowa na karku. Powinienem był pomyśleć. Teraz już za późno. Skończysz w biedzie, Tim. Wszystko przez Twoją głupotę. Nie spodziewałem się, że stracisz wszystko z dnia na dzień. Mieliśmy razem wejść w biznes na wypadek, gdybyś zapomniał. I co teraz? Tylko ja będę nosił te wszystkie rzeczy? Tim, zawsze myślisz tylko o sobie. O niczym. Z biegiem lat nic się dla Ciebie nie zmienia. Dawid wsiadł do samochodu, pozostawiając po sobie jedynie nieprzyjemny posmak, który bardziej przypominał zdradę. Jasny samochód ruszył do przodu, zostawiając za sobą mokrą kolejinę na ledwo wyschniętej, piaszczystej drodze asfaltowej. Tim siedział za kierowniku swojego dużego dzipa, przewidując, że prawdopodobnie Becy musiał sprzedać samochód, jeśli nie spłaci wszystkich długów. Zewnątrz sytuacja wyglądała rozpakliwie. Pełni siebie bogaci upadł w kłopoty, przeceniając swoje możliwości i w ciągu kilku tygodni stracił wszystko z powodu tej przygody. Jechał po mokrej już drodze. Wycieraczki chodziły z boku na bok, próbując usunąć przezroczyste krople z przedniej szyby. Deszcz powoli pokrywał okolice. Gdzieś w oddali słychać było grzmoty, a przez otwarte okno unosił się cudowny zapach nadchodzącej burzy. Z jaką przyjemnością Tim siedziałby teraz w swoim domu, obserwując ją z za zamkniętej werandy. Jak piękna była pogoda i jak cudowna burza o tej porze roku. A teraz nie był właścicielem domu. Samochód musiałby zostać sprzedany. Nie pozostało mu nic innego, jak obraźliwe żarty na temat własnej głupoty. Jakby echo paskudnej pogody, w jego duszy narastała tęsknota, która stawała się coraz silniejsza, gdy zbliżał się do domu. Tim podjechał pod posiadłość, którą kiedyś kupił wraz z żoną. Ledwie mieli jakieś duże pieniądze. Alice. Była żona nigdy nie pragnęła bogatego życia, nawet gdy miała środki, nie wydawała zbyt wiele. Ciesząc się prostymi przyjemnościami. Tim, gdy tylko dostał pieniądze, oszalał. Widział tylko drogie samochody, mieszkania, domy dla młodych dziewczyn. I nie minęło wiele czasu, zanim jedna z tych dziewczyn zajęła miejsce jego żony. On i Alice przeszli długą drogę, a potem po prostu ją zostawił, mając nadzieję na utrzymanie przynajmniej przyjaznych stosunków. Alice zostawiła go z niezłą wypłatą, ponieważ była prawnie uprawniona do posiadania połowy firmy w którą była imponująco zainwestowana finansowo i fizycznie. Nie przeszkadzało mu to. Alice sprzedała mu swoją część firmy, a pieniądze wpłaciła na konto. Żyła skromnie, nie miała dużo pieniędzy, ale nie musiała też pracować. Kiedy Tim wszedł do domu, natychmiast wyczuł napięcie, które rosło z potworną siłą. Już przypominało mu o nadchodzącym skandalu. Młoda żona Lili była głośno urażona, krzyczała rozmawiając z kimś przez telefon. Kiedy wyleciała do kuchni i zobaczyła męża, jej dolna warga zadrżała. Spojrzała na niego z rozpaczonym wzrokiem, nie mogąc zrozumieć, jak ten człowiek mógł wszystko przegapić. Co ty zrobiłeś? Cholerny egoista, po raz kolejny myślący tylko o sobie. Nienawidzę cię, nienawidzę cię. Powinienem był zostawić cię twojej byłej żonie. A gdybym wiedział, że rozsyłasz nas po całym świecie, nie walczyłbym o ciebie tak. Lili krzyczała, trzęsła się histerycznie. Ręce jej się trzęsły, a zęby szczękały od potwornego napięcia i strachu, które próbowała zagłuszyć. Raz po raz do jej ust wlatywały tabletki uspokajające, które zdawały się nic nie robić na jej stan. Lili usiadła na kanapie, przeczesując włosy długimi palcami o czerwonych paznokciach. Siedziała tak, jakby dostała workiem po głowie i nie mogła uwierzyć, że kiedykolwiek znalazła się w tak okropnej sytuacji. Zaangażowałaś się w przedsięwzięcie, nawet nie myśląc o tym, że masz rodzinę. Dobrze, że byłam na tyle mądra, by nie mieć z tobą dzieci. Albo co? Zostawiłbyś nas i dziecko na śmietniku? Nie mogę uwierzyć, że byłeś taki nieostrożny. Jesteś dorosłym mężczyzną. Nie mogłeś rozważyć ryzyka? Szlochała. I nie potrzebowała więcej tabletek, ponieważ emocje, które w sobie trzymała, w końcu wypłynęły. Podszedł do żony, chciał ją przytulić, uspokoić. Ale Lili natychmiast zrzuciła jego dłoń z ramienia, gwałtownie podskoczyła, jakby urządliła ją pszczoła. Dorosły mężczyzna zachowujący się jak dziecko. Nie zostanę w tym domu ani sekundy dłużej. Ani sekundy dłużej! krzyczała dziewczyna, dławiąc łzy. Nie była w stanie powstrzymać histerii, która falami zalewała jej głowę, uniemożliwiając jasne myślenie. Tim siedział na parterze i patrzył, jak jego młoda żona pakuje swoje rzeczy. Na dobrą sprawę. On również musiałby spakować wszystko, czego potrzebował, a następnie oddać dom tym, do których teraz należał. Miałby dużo szczęścia, gdyby po sprzedaży całego dobytku został przynajmniej bez długów. Nie wspominając o minimalnych oszczędnościach. Nie miał już nic. Pora przyznać, że życie wzięło go na zakręcie, karząc za własną nieostrożność. Lili miała rację, pomimo jego młodego wieku. Jako dorosły mógł obliczyć wszystkie zagrożenia. Ale z jakiegoś powodu odpuścił. Wkrótce Lili zniknęła z domu, pozostawiając po sobie jedynie szminkę na stoliku do kawy i cienki szlafrok w łazience. Pojedynczy kolczyk leżał na stoliku nocnym. Tim szedł wzdłuż pięknego domu, który uwielbiał z całej duszy. Nigdy więcej nie będzie właścicielem tego miejsca. Nigdy więcej nie przyjedzie tu zmęczony po pracy, by odpocząć i cieszyć się pięknem wnętrza. Tim wszedł na pierwsze piętro. Wyszedł na długi balkon, obserwował ciszę nocy, której towarzyszył odległy grzmot, żałował, że nie może cofnąć tego wszystkiego i postąpić inaczej. Mężczyzna oddałby teraz wszystko, aby obudzić się z ciężkiego koszmaru i zdać sobie sprawę, że tak naprawdę niczego takiego nie doświadczył. To był straszny sen ostrzegawczy, a w rzeczywistości nie było żadnych problemów. Tyle, że Tim wiedział, że to nie był sen, a wynik jego głupich wyborów i naiwności. Chęć zarobienia jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Tym wrócił do sypialni, w której miał spędzić ostatnią noc. Jutrzejszej nocy opuści ten dom, zostawi go za sobą, podobnie jak resztę swojego życia, które było związane z pięknym miejscem, które uosabiało jego życiowe marzenie o ucieczce od biedy i rozpoczęciu dobrego życia dla swojej rodziny. Lili miała rację co do jednego: dobrze, że dzieci nie ucierpiały, nie mógł mieć małych. Dowiedział się o tym w wieku 18 lat od lekarza, kiedy przechodził regularne badania i wykonał niezbędne testy za radą specjalisty. Nigdy jednak nie powiedział o tym ani swojej byłej, ani obecnej żonie, powtarzając, że po prostu musi spróbować. Prawdopodobnie jakieś wyższe siły trzymały go z dala od dzieci, ponieważ teraz nie tylko pozostałby w biedzie, ale także skazałby na nią swoje nieszczęsne potomstwo. Tim nie zauważył, jak zapadł w przeciągający się sen, który dręczył go snami o nędznej przyszłości, w której był zmuszony znaleźć stałą pracę, zarabiać grosze, oszczędzać i żyć od wypłaty do wypłaty, gorączkowo licząc, co mógł odłożyć przynajmniej raz na kilka miesięcy. Tim obudził się po raz pierwszy od dłuższego czasu, ze świadomością, że nie musi iść do biura do pracy. Leżał w łóżku, zdając sobie sprawę, jaką głupią rzecz zrobił. Jedyne, czego pragnął. To porozmawiać z kimś, kto by go zrozumiał, kto zaakceptowałby go takim, jakim był, kto pozwoliłby mu wyrazić siebie i nie utarłby mu nosa błędami, które popełnił. Pierwszą osobą, która przyszła mu na myśl, była jego była żona, z którą udało mu się utrzymać mniej lub bardziej akceptowalne, przyjazne stosunki. Tim wziął prysznic, wsiadł do samochodu i pojechał prosto do domu byłej żony. Po drodze napisał wiadomość, że pilnie potrzebuje jej pomocy i wsparcia kiedy otrzymał wiadomość zwrotną, że czekała na niego. Trochę mu ulżyło, choć oczywiście nie rozwiązało to problemu. Tim dotarł do domu swojej byłej żony. Alice, jak zawsze, mieszkała w prostym mieszkaniu. Nie było żadnych bogatych remontów, przytulny skandynawski styl, ciepłe kolory, dużo naturalnych materiałów. Zawsze skłaniała się ku stylowi Gobandi. Dwa czarne koty zerkały na nią, spacerując wokół dziwnego mężczyzny. Tim nie spotkał ich od czasu rozwodu z Alice. Tim widział ją tylko w kawiarni, nigdy w mieszkaniu. Alice spotkała go w prostej domowej sukience. Wyglądało to tak, jakby nie miała milionów na kontach, które zarabiały jej odsetki i nie musiała martwić się o pracę. Kobieta odprowadziła go do kuchni, nalała ciepłej herbaty, czekała na całą historię. Tim zaczął od najprostszych rzeczy, a gdy jego monolog dobiegł końca, wreszcie poczuł przyjemną satysfakcję. Że został wysłuchany bez przerywania, wyśmiewania czy oskarżania. Jego była żona spojrzała na niego z niepokojem, ale milczała, dopóki nie skończył epopei. Podobnie jak wszyscy wokół, Alice uważała, że zrobił najgłupszą możliwą rzecz i nigdy by w to nie uwierzyła, gdyby sam nie opowiedział jej tej historii. Jak człowiek, który zbudował z nią biznes, mógł tak głupio spieprzyć sprawę. Co zamierzasz teraz zrobić? zapytała Alice, siadając naprzeciw niego. Mając nadzieję, że pytanie nie zrani jego delikatnych, żylastych uczuć, Tim tylko wzruszył ramionami w zaprzeczeniu. Spojrzał za okno, gdzie znów zbierały się ciemne, ołowiane chmury, grożąc grzmotem. To było jak jego życie. Nadchodziła burza, a on stał na gołym polu, bezbronny, mając nadzieję, że piorun go nie dotknie. Alice wpatrywała się uważnie w jego oczy, próbując dostrzec, czy ma jakąkolwiek nadzieję na naprawienie sytuacji. Czy też jest ona patowa? Lili mnie zostawiła. Jak tylko się dowiedziała, że straciłem wszystko. Dałem jej mieszkanie, uganiałem się za nią, obsypywałem prezentami, a dostałem tylko kłopoty. Była zdruzgotana. Naprawdę zamierzasz narzekać na kobietę, dla której mnie zostawiłeś? Obawiam się, że cię ostrzegałem, Tim. Taka dziewczyna nie będzie czekać, aż staniesz na nogi w razie kłopotów. Ale ty po prostu to zbyłeś i powiedziałeś, że mówię to tylko z urazy do kobiety. Jak widać, to nie tylko uraza, mruknęła Alice. Tim spojrzał na swoją byłą żonę. Nagle poczuł się jak głupiec. Gdyby został z Alice, nie popełniłby nawet tego głupiego błędu, który był konsekwencją głupiej decyzji. Czy mógł mieć nadzieję, że niedoświadczona młoda Lili powstrzyma go przed podejmowaniem pochopnych decyzji? Słuchaj, może dam ci trochę pieniędzy, a ty kupisz dom na wsi i spróbujesz zacząć od nowa? Zapytała Alice. Na początku Tim jej nie słyszał, bo był w chmurach, pogrążony we własnych myślach. A kiedy dotarło do niego znaczenie tego, co powiedziała, zmarszczył brwi, jakby został obrażony. Oczywiście, że nie wziąłem pieniędzy od mojej byłej żony. Tim powiedział niezadowolonym głosem: Nie, sam się tym zajmę. Alice, myślisz, że zrobiłbym ci coś takiego po tym wszystkim, co zrobiłem? Jestem ci wystarczająco wdzięczny za to, że mnie przyjęłaś. Tylko o to proszę. Zastanów się, tym. Nie sądzę, żebyś był teraz w miejscu, w którym mógłbyś chwycić się swojej przysłowiowej dumy. Wiem, że twoje życie opiera się na pieniądzach i luksusie. Ale co, jeśli to dobra okazja, by spojrzeć na to z innej perspektywy? Co masz na myśli? Mam na myśli to, że czasami los próbuje nas czegoś nauczyć, nawet jeśli nie w standardowy sposób. Zawsze mówiłeś, że dla ciebie życie w luksusie jest prawdziwe, a wszystko inne to tylko parodia i słabe łzy. Prawda? Całe nasze wspólne życie. Próbowałem ci udowodnić, że są inne rzeczy, które cię uszczęśliwiają. Nigdy mnie nie słuchałeś, ale może teraz nadszedł czas. Kupić dom na wsi, budzić się przy śpiewie ptaków i cieszyć się prostymi promieniami słońca. Silny wiatr, który sprawia, że twój ciepły dom staje się przytulny. Zakładasz farmę. Jeśli chcesz, stawiasz szklarnię, smakujesz pomidory ze swojego ogrodu i czujesz, że istnieje życie poza niekończącym się kołem. Alice mówiła z taką pewnością siebie, ale on wciąż nie chciał jej słuchać. To ona potrafiła żyć prosto i skromnie, gromadząc miliony na kontach i nie martwiąc się o nic. Nie potrzebowała sławy, prestiżu, stale rosnących dochodów. To ona mogła cieszyć się słońcem, rano chodzić na jogę, a wieczorem oglądać głupie seriale haftując i robiąc na drutach. Ale on miał zupełnie inne pomysły na życie i nie zamierzał z nich rezygnować. Doceniam ofertę, ale muszę odmówić. Próbujesz narzucić mi życie, które jest całkowicie niezgodne z twoim charakterem. Nie chcę się zmieniać. Chcę chwilę poczekać i zacząć od zera. W końcu już raz zbudowałem swój biznes, więc mogę to zrobić ponownie, upierał się Tim. Dla niego przeprowadzka do kraju była katastrofalnie dużym krokiem wstecz. Był to również poważny cios dla jego ego. W jego marzenie, by nigdy nie żyć w biedzie i niczego nie potrzebować. Alice tylko wzruszyła ramionami i powiedziała, że jeśli zmieni zdanie, zawsze może przyjechać po pieniądze. Miło było wiedzieć, że ma kogoś chętnego do pomocy. Tego samego wieczoru Tim pojechał do domu, aby przekazać go nowym właścicielom. Przeniósł swoje rzeczy do małego mieszkania na obrzeżach. Wszystko, co miał, zostało. Był teraz praktycznie bez środków do życia i bezrobotny. Kiedy zadzwonił dzwonek do drzwi, Tim nie spodziewał się nikogo. Nie chciał nawet wstawać i otwierać. Ale osoba, która zadzwoniła, była znacznie bardziej wytrwała. Tim wstał z kanapy, podszedł do drzwi i spojrzał przez wizjer. Jego obecna małżonka stała tam, wyraźnie przestraszona. Tim otworzył drzwi. Dziewczyna czekała na zaproszenie i w końcu weszła. Spojrzała na niego z uśmiechem, ale strach był dosłownie czytelny w jej oczach. Słuchaj. Wiem, że jesteś teraz w trudnej sytuacji i chcę, żebyśmy się teraz rozwiedli. Nie wiem, co ci chodzi po głowie, ale nie chcę przez ciebie skończyć z długami. Jestem młoda, mam wiele przed sobą. Teraz wpędzisz mnie w długi, które będę spłacać do końca życia. Czekaj, nie gadaj, powiedział spokojnie Tim, unosząc pojednawczo ręce w nadziei, że przestanie na chwilę mówić. Spłaciłem wszystkie długi, dlatego zostałem z niczym. Tim, czy ty jesteś idiotą? Powiedziała z jedną wargą, zakrywając twarz dłońmi. Tim widział łzy spływające po jej policzkach. Wiedział, że jego żona wyobrażała sobie wspaniałe, bezproblemowe życie w przyszłości. Cudowny czas gdzieś na wyspie, bez problemów i bez potrzeby. Chciał ją przytulić, ale żona się odsunęła. Jej warga drżała. Niewypowiedziane słowa wciąż tkwiły jej w gardle. Jutro o dziesiątej przed Urzędem Stanu Cywilnego. Przyjdziesz? Zapytał spokojnie. Przytaknęła. Następnego dnia przyszła nie sama, ale z młodym chłopakiem, który wyglądał na Tima. Tim starał się nie myśleć o tym, kim był ten młody człowiek. Czy jego żona była mu wierna przez cały ten czas? Lili ciągle coś mówiła, ale on nie słuchał tego, co mówiła. Ale po złożeniu wniosku dziewczyna wyraźnie odetchnęła i spojrzała na swojego byłego męża. Który wyglądał bardziej ponuro niż chmura. Tim był w drodze do biura swojego przyjaciela. Nie chciał iść do mieszkania swojej byłej żony. Spędziła już dużo czasu słuchając jego narzekań na swoje nieszczęśliwe życie. Teraz niech jego przyjaciel go wysłucha. Zwłaszcza, że Tim bardzo pomógł Davidowi w swoim czasie. Jednak, kiedy Tim wszedł do biura, było dla niego oczywiste, że David nie był zbyt szczęśliwy, widząc go. Masz coś do mnie? Jesteś bardzo zajęty? zapytał Tim, rozglądając się uważnie po biurze. Kiedy wszedł, był w biznesowym nastroju. Chciał pracować, podpisywać kontrakty, brać na siebie odpowiedzialność. Całe jego dotychczasowe życie wydawało się zdradziecko atrakcyjne i nieosiągalne. David tylko wzruszył ramionami, niepewnie włączył ekspres do kawy i zamknął biuro od środka. Kazał sekretarce wysłać wszystkich do zastępcy. I usiadł przy biurku, wpatrując się w siebie. David, muszę z Tobą porozmawiać. Wiesz, że mam teraz dużo na głowie. Tim, sam spowodowałeś swoje problemy, prawda? David zapytał zmęczonym głosem. Teraz Tim był pewien, że David zdecydowanie nie cieszył się na jego widok. A przyjaźń, która była między nimi, będzie teraz przeszłością na zawsze. David nie potrzebował byłego biznesmena, który teraz nie mógł dostarczać mu pieniędzy i stale wspierać go finansowo. Czuł się rozgoryczony i urażony. Jeden z jego nielicznych przyjaciół okazał się kolejnym spekulantem. Nikogo nie obwiniam. Zdaję sobie sprawę, że sam wpakowałem się w te kłopoty i sam muszę sobie z nimi poradzić. Pomyślałem, że może mógłbyś dać mi stanowisko w swoim biurze. Dobrze wiesz, że jestem świetnym menedżerem i nigdy nie miałem żadnych problemów w miejscu pracy. Jestem wymagający, odpowiedzialny, jestem też impulsywny. David przerwał, przypominając sobie ostatni incydent. Tim zmarszczył brwi, czekając, aż jego przyjaciel będzie kontynuował swoje oskarżenia. David przygryzł wargę, rzucając szybkie, przestraszone spojrzenie. Słuchaj, Tim, ty i ja byliśmy przyjaciółmi, jasne, ale. byliśmy przyjaciółmi. A teraz, gdy nie mam pieniędzy, nie jesteśmy już przyjaciółmi, prawda? To nie tak, że proszę cię o pożyczenie mi części udziałów. Proszę tylko, żebyś dał mi pracę. Zwłaszcza, że wiesz z pierwszej ręki, że jestem świetnym pracownikiem. Trudno byłoby znaleźć menedżera takiego jak ja. Tim prawie krzyknął, nie spodziewając się takiej zdrady ze strony przyjaciela. Ale David tylko potrząsnął głową. Spojrzał z żalem na człowieka, który desperacko szukał pomocy. Tim. liczyłem na ciebie, kiedy mieliśmy robić interesy, a ty to spieprzyłeś. Jak mogę pozwolić człowiekowi, który nie potrafi nawet utrzymać własnego biznesu w mojej firmie? Tim spojrzał na przyjaciela z nieskrywaną niechęcią. Czy to był człowiek, którego wyciągnął z ciągłych kłopotów? To był człowiek, którego kiedyś wyciągnął z długów i dał mu pracę, a potem nieodwołalnie pieniądze na rozkręcenie biznesu? Dawid wydaje się być całkowicie nieświadomy wszystkich aktów dobroci, które Tim uczynił. Gdzie byś teraz był, gdyby nie ja? Tim zapytał z urazą w głosie: Nie udawaj, że dałeś mi wszystko, dałeś mi szansę, skorzystałem z niej. Ty też miałeś szansę, ale zmarnowałeś ją przez własną głupotę. I nie chcę stracić mojego biznesu tylko dlatego, że nie potrafisz utrzymać swoich popędów w ryzach. David przerwał mu ostro: Chcę, żebyś odszedł. Tim był po prostu oszołomiony tą bezczelnością. David wstał, otworzył drzwi do biura i czekał, aż jego były przyjaciel opuści miejsce, w którym spędzali tyle czasu na sprawach zawodowych. Więc kiedy miałem pieniądze, byłem dla ciebie dobrym przyjacielem. A skoro nie mam pieniędzy, to nie musisz się ze mną przyjaźnić? zapytał Tim. David pozostawił pytanie bez odpowiedzi. Jedynie zamknął za sobą drzwi. Sekretarz, starszy mężczyzna, pogrążony w stosie papierów i umów, spojrzał tylko tęsknie na Tima. Przykro mi słyszeć o Twojej sytuacji. Plotki krążą, prawda? Och, Jack, mi też jest przykro z tego powodu. Tim uścisnął dłoń sekretarki na pożegnanie, po czym wyszedł zdając sobie sprawę, że raczej nigdy nie wróci na ten długi korytarz, który wciąż pachniał świeżym gipsem i zerwanymi przyjaźniami. Tim, siedząc w samochodzie, zastanawiał się, co powinien zrobić dalej. Jedyny słuszny wybór wydawał się teraz jeszcze bardziej podły, niż sobie wyobrażał. W końcu musiał pójść do żony, upokorzyć się i poprosić ją o pieniądze, które dobrowolnie zaoferowała mu na zakup domu. Najwyraźniej nie miał już żadnych możliwości, aby zacząć żyć po stracie. Odpalając samochód, mężczyzna ruszył w drogę. Tim ponownie znalazł się przed blokiem mieszkalnym. Teraz sam nie miał nic. Musiałby poprosić o pomoc byłą żonę, którą zostawił po tych wszystkich latach, które poświęciła jemu, jego rodzinie i ich firmie. Alice nigdy by go nie zostawiła. Nawet w tej sytuacji, gdyby byli małżeństwem, byłaby u jego boku ramię w ramię. Przeszłaby przez wszystkie trudności i nigdy nie porzuciłaby go tylko dlatego, że został bez środków do życia. Prawdopodobnie w takich chwilach zdajesz sobie sprawę, jak wielki błąd popełniłeś w życiu. Tim wysiadł z samochodu, podszedł do drzwi mieszkania, zadzwonił dzwonkiem i otworzyły się w ciągu kilku minut. Alice stała wpatrując się w jego twarz, jakby próbując zrozumieć, przez co przechodzi. Tim nie zdążył nic powiedzieć. Była żona w milczeniu chwyciła kurtkę, wyszła z mieszkania i razem pojechali do banku. Tim spojrzał tylko na swoją byłą żonę i jakby przepraszał wzrokiem za swoje gówniane zachowanie w przeszłości. Było jej wstyd, że przez niego wylała tyle łez i przeszła poważne załamanie nerwowe, które leczyła przez długi czas. A teraz, pomimo tego co wydarzyło się w przeszłości, nie tylko pojawił się ze swoimi problemami, ale teraz brał od niej pieniądze. Im mentalnie obiecał sobie, że przy pierwszej nadarzającej się okazji zwróci każdy grosz. Chociaż sama Alice o nic go nie prosiła, ani niczego od niego nie żądała. Kiedy wziął pieniądze, podziękował jej bardzo serdecznie, a następnie, zawracając samochód, pojechał do samej wioski, która leżała niedaleko Czarnego jeziora. Za bardzo spodobało mu się to miejsce, by nie skorzystać z okazji i nie wprowadzić się o tak trudnej porze. Znalazł mniej lub bardziej akceptowalny dobrej jakości dom, który można powiedzieć był rozdawany za grosze. Ceny wiejskich domów były niczym w porównaniu do miejskich mieszkań, których ceny nie sumowały się. Tim spędził jeszcze kilka nocy w samochodzie, ponieważ nie mógł jeszcze dostać kluczy. Jego prawie była właścicielka, gdy dowiedziała się, że nie ma gdzie spać, po cichu, bez pytań, wpuściła go do domu jeszcze zanim sfinalizowali papierkową robotę. Stopniowo niebieskie liście stawały się coraz bardziej żółte. Wiatr zamiast świeżości nabrał lodowatego uroku. Poprzez złoto jesieni można było poczuć oddech zbliżającej się zimy. Tim obudził się rano z pełną świadomością, że ten dom jest teraz udokumentowany i fizycznie jego. Mężczyzna wyjrzał przez okno, gdzie pierwsze płatki śniegu pokryły już zwiędłą trawę. Gdy tylko wzejdzie słońce, wszystko stopnieje i znów nadejdzie ciepła jesień. Tim bał się zimna, bo nie sprawdził ogrzewania dachu. Musiał to wszystko naprawić, zanim temperatura spadnie, a białe zaspy zastąpią pożółkłą trawę. Mężczyzna zszedł na dół i zrobił sobie podstawowe śniadanie z jajek, które pożyczył od sąsiadów. Miał nadzieję naprawić kurnik, a następnie zebrać kury z całej wioski, kupując niektóre od kilku właścicieli. Było mało prawdopodobne, by ktokolwiek masowo sprzedawał swoje nioski, gdy nadejdzie zima. W jakiś sposób mężczyzna nie czuł już tęsknoty za miastem, za pieniędzmi za luksusowe życie, które prowadził. Usiadł przy ręcznie robionym drewnianym stole, spojrzał na naturalną fakturę, uśmiechnął się i poczuł samo życie. Tim zarzucił na ramiona starą kurtkę, wyszedł na zewnątrz i spojrzał na swój plaster miodu. Po obu stronach znajdował się nieprzenikniony, ale dość niski płot. Na prawo od niego mieszkała stara kobieta, która nie prowadziła już żadnego gospodarstwa domowego. Często przesiadywała na ganku ze swoją przyjaciółką, gawędząc od czasu do czasu, zwracając uwagę na nowego sąsiada. Twój dom to nędzne miejsce. Właściciele zmieniają się co pół roku, jeśli nie częściej. Jesteś tu na stałe? Sąsiadka zapytała, uśmiechając się. Na jej twarzy było tyle zmarszczek, że oczy były prawie niewidoczne. Mam nadzieję, że przynajmniej na długo. Tim powiedział szczerze, to też dobrze. Jakie masz szklarnie? Chcę gdzieś uprawiać własne warzywa. Nie ma nic do jedzenia z tego plastiku z naszych sklepów i miasta, powiedziała kobieta. Następnie weszła do domu. Wiatr był lodowaty i wyjący, pozostawiając jedynie nieprzyjemne uczucie zbliżającego się zimna. Tim spojrzał na wszystkie szklarnie. Ale sadzenie było teraz nieodpowiednie. Trzeba przygotować się do zimy w czasie bezczynności. Zostało mu jeszcze trochę pieniędzy. Musiał znaleźć pracę gdzieś na wsi lub wyjechać do miasta. Wszystko jest lepsze niż śmierć głodowa. A gdyby teraz spróbował coś zasadzić? W ciągu kilku dni Tim postawił duży kurnik. Chodził po wiosce i kupował kurczaki. Kilku sąsiadów dało mu kilka kur za darmo, żeby nie umarł. Mężczyzna był wdzięczny. Po wilczym nastawieniu, które zawsze panowało w tym biznesie, życzliwość mieszkańców wioski była zaskakująca. Niemal codziennie Tim jeździł do miasta, próbując dostać się na rozmowę kwalifikacyjną. Wszyscy jego starzy przyjaciele wyparowali, dosłownie zniknęli. Czuł się tak, jakby nikt go nie potrzebował bez pieniędzy. Na początku Tim był tym bardzo zmartwiony, ale potem odpuścił, bo uznał, że nie warto. Jednak im więcej podróżował do miasta, tym mniej miał nadziei na znalezienie czegoś wartościowego. I to z niewielką rozbieżnością w czasie. Podróżowanie ze wsi do miasta nie było w końcu dobrym pomysłem. Chciałby znaleźć miejsce, w którym mógłby przynajmniej od czasu do czasu podjąć pracę zdalną. Baba An, widziałaś przypadkiem kogoś, kto do mnie przyszedł? Zaczął zauważać, że ktoś był w domu, gdy go nie było. Na początku myślał, że zwariował, ale od czasu do czasu obecność kogoś innego była zbyt oczywista. Rzeczy były źle umieszczone, lub drzwi na pierwsze piętro były otwarte. Pewnego dnia Tim zauważył, że dywanik przy drzwiach był nieco podwinięty w rogu, choć pamiętał, że tego ranka sam go wyprostował. Daj spokój, Tim, przecież jest zimno. Przez większość czasu jestem w domu, nikogo nie widziałem. Jesteśmy uczciwymi ludźmi, nikt nie będzie wchodził do domu. Przypuszczam, że masz tam przeciąg. To właśnie wywołuje poruszenie w gazetach. Stara kobieta to odrzuciła, ale to nie były gazety ani przeciąg. Tim nie mógł tego znieść. Więc odłożył kamerę. Przez kilka kolejnych dni nie widział nikogo w domu. Może naprawdę przesadza? Kto chciałby jego wiejski dom? Tim tylko rozpaczał, po raz kolejny myśląc, że jest głupcem. Pewnego dnia zadzwonił telefon, Tim podniósł słuchawkę we śnie i nie od razu rozpoznał głos mężczyzny, który próbował przebić się przez jego senną świadomość. Tim? padło pytanie. Tim wciąż próbował zrozumieć, kto do niego dzwoni i dlaczego tak wcześnie rano. Kto mówi? Tim, tu William. Możesz przyjść do mojego biura. Mam do ciebie sprawę. Wciąż mam kilka pytań. Tim czuł narastające w nim napięcie. William był jednym z największych konkurentów, z którymi tak ciężko walczył. Ale w ostatnich latach było między nimi dużo nieagresji. Po tym wszystkim, co się wydarzyło, Tim bał się spotkać z tym mężczyzną. Tim i tak zgodził się na spotkanie, ponieważ wiedział, że nie warto tracić swoich kontaktów w biznesie. Nie było wiadomo, jak rozwinie się sytuacja. Różne rzeczy się zdarzają. Kto powiedziałby mu rok temu, że straci wszystko przez swoją nieostrożność? Nie uwierzyłby w to. Wszystkie jego kontakty, wszyscy jego przyjaciele zniknęli z dnia na dzień. Tim umył się, zebrał jajka i usmadził sobie śniadanie. Wciąż zastanawiał się, dlaczego William wezwał go do biur. Czy go wyśmieje, czy może zaproponuje mu jakąś współpracę. Ciociać głupotą było oczekiwać czegoś takiego od konkurenta. Tim siedział w samochodzie, patrząc na drogę. Co jakiś czas z nieba spadał śnieżnobiały pył, zostawiając ledwo wyczuwalne ślady na masce samochodu. Nigdy nie zdecydował się sprzedać swojego ulubionego samochodu. Gdyby mógł głodować, ale zatrzymać samochód, zrobiłby to. Był to prezent od Alice, który chciał zachować pomimo upływu lat. Tim wszedł do biura. Zerkając na młodą recepcjonistkę, która chwytała za telefon, odbierając niekończące się połączenia, dokonując szybkich zmian w dokumentach. Kiedy pojawił się William, wyglądał na zmartwionego: Przepraszam, mieliśmy dziś nagły wypadek. Nasz dział sprzedaży nawalił, przyniósł nam tyle lidów, że nie nadążamy z ich realizacją. Już myślę, że powinniśmy oddać część z nich naszym konkurentom, o ile nie zawiedziemy ludzi. William uśmiechnął się. Wszedł do biura i otworzył drzwi swojemu byłemu konkurentowi. Tim wszedł do biura, w którym był już wiele razy i poczuł się jak statysta. Nie było już dla niego miejsca w tej biznesowej atmosferze. Wiem, że sporo namieszałeś w swoim życiu, ale nie osądzam cię. Wszyscy popełniamy błędy w tym życiu. Tylko niektórzy z nas uczą się na nich i stają się lepsi, a niektórzy z nas ciągle nawalają. Nie jesteś osobą, która zrujnuje swoją reputację, prawda? Wiem też, że twoi przyjaciele i byli partnerzy biznesowi zostawili cię z niczym. William usiadł na krześle. Wyglądał na poważnego, raczej zdenerwowanego. Nie było śladu po jego dawnej wesołości. Spojrzał na monitor, a potem na Tima. Też kiedyś byłem w twojej sytuacji. Zaryzykowałem, włożyłem wszystkie pieniądze w biznes. Później zdałem sobie sprawę, że nie można wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Zostałem z niczym. A wszyscy moi przyjaciele okazali się w ogóle nie być przyjaciółmi. Tak czy inaczej, nie miałem nikogo, kto mógłby mi pomóc. Chcę ci pomóc, powiedział William. Tim wpatrywał się w rywala, nie bardzo wiedząc, czy żartuje, czy mówi poważnie. Mój zastępca idzie na urlop macierzyński. Sądzę, że nie wyjdzie z niego przez jakieś sześć lat, bo jedna po drugiej będzie odchodzić. Chcesz być moim zastępcą? Wiem, że po tym wszystkim, co się między nami wydarzyło, wydaje się to dziwną propozycją. Ale z drugiej strony Tim potrzebuje dobrego zastępcy. Ty potrzebujesz dobrej, lukratywnej pracy, żeby stanąć na nogi po tym, co się stało. Dlaczego nie możemy pomóc sobie nawzajem? William ponownie wstał i podszedł do okna. Skrzyżował ręce na piersi, po czym zwrócił się do Tima. Nie jesteś typem osoby, która zamierza srać po cichu. Wiem, że nie ma mowy, żebyś mnie wrobił. Nawet jeśli kiedyś byliśmy rywalami, teraz możemy podać sobie pomocną dłoń i będzie to dobre dla nas obu. Powiedział William. Tim wstał ze swojego miejsca, podszedł do rywala, najpierw uścisnął mu dłoń, a następnie objął go obiema rękami i przytulił. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo mi pomagasz wykrzyknął Tim Wiem, Tim. Sam byłem w takiej sytuacji, kiedy wszyscy moi przyjaciele się odwrócili. Nie było nikogo, kto mógłby pomóc. Kiedy miałem pieniądze, wszyscy za mną chodzili, żeby mi pożyczyć, pomóc w interesach, ale kiedy nie miałem pieniędzy, wszyscy uciekali. Jakbym był trendowaty. Zacznij pracować we wtorek. Szybko wejdziesz w rytm, znam cię. Kiedy już wszystko się ułoży, będziesz mógł od czasu do czasu zdalnie pracować. Z tego co wiem, masz już takie doświadczenie. Niemal natychmiast zacząłeś zdalnie zarządzać swoim biurem. Chcę tylko wykonać swoją pracę. Nie obchodzi mnie, czy robię to z domu czy z biura. Tim był szalenie wdzięczny swojemu konkurentowi, który podał mu pomocną dłoń w tak trudnej chwili odchodził całkowicie szczęśliwy, wyobrażając sobie jak powoli wraca do normalnego życia. Oczywiście nie były to miliony. nie były to takie same zyski jak wcześniej, ale przynajmniej będzie mógł normalnie żyć, zamiast martwić się o każdy zarobiony grosz. Jadąc tego dnia do domu, Tim nie myślał, ani nie martwił się o nic innego. Czasami w jego głowie pojawiały się myśli o nieuczciwości przyjaciół i o tym, że został sam z tymi wszystkimi problemami. Jedyną osobą, która wydawała się być uczciwa, był jeden z jego największych konkurentów, którego prawie pozywali co sezon, aby bronić swojej prawdy. Tim wrócił do domu. Był tak szczęśliwy, że nie zauważył niczego wokół siebie. Nie zauważył nawet, że talerz, który zostawił na stole, został już umyty i schowany do szafki. Kipiał ze szczęścia i zdawał sobie sprawę, jak bardzo życie się nad nim zlitowało, pomimo okoliczności. Tim otworzył butelkę wina, którą od kilku dni woził w bagażniku samochodu. Włączył swój ulubiony film i po prostu siedział, oczekując, że jego życie stopniowo wróci do normy. Pomimo tego, że z taką pracą mógłby sobie pozwolić na wynajęcie mieszkania w mieście i spokojne życie, mężczyzna coraz częściej myślał o tym, że chciałby zostać na wsi na stałe. Tam było inne powietrze, inni ludzie, zupełnie inna atmosfera. Chciał zostać na powietrzu jak najdłużej i po prostu pokochać to życie takim, jakie było. Tim nawet obudził się wcześniej. Wszystko wydawało się być coraz lepsze, nie tylko zewnętrznie, ale także wewnętrznie. Tej nocy Tim poszedł spać dość późno. Był całkowicie pochłonięty swoimi myślami, które z dnia na dzień stawały się coraz jaśniejsze. Kiedy powiedział Elis, że znalazł pracę ucieszyła się słysząc, że jeden z jego największych konkurentów okazał się dobrym i sumiennym człowiekiem. Tim spędził swój pierwszy dzień w pracy i od razu zdał sobie sprawę, jak bardzo tęsknił za zarządzaniem i jak bardzo podobało mu się podejmowanie nowych projektów. Szybko znalazł wspólny język z podwładnymi, zaczynał pracę od zebrań i coraz częściej łapał się na myśli, że wcale nie jest tak źle pracując dla kogoś. Tim otworzył laptopa i dopiero teraz przypomniał sobie, że przez cały ten czas w jego domu była kamera. Podejrzewał, że ktoś wchodzi do jego domu bez pozwolenia. Mężczyzna zmarszczył brwi, zaczął przeglądać nagrania i nagle zobaczył, że w domu jest kobieta i jej córka. Chociaż może to nie była jej córka, tylko mała dziewczynka, która dosłownie podążała za kobietą. Tim zmarszczył brwi. Nie lubił mieć obcych w domu. I jakoś dziwnie się z tym czuł. Postanawiając ich złapać, Tim wsiadł do samochodu i odjechał, zostawiając samochód za podwórkiem i cicho się skradając. Zrobił to kilka razy, ale dopiero dwa dni później udało mu się złapać kobietę i dziecko. Kate była zawstydzona, próbowała uciec, ale to nie zadziałało. Stała tam, trzęsąc się jak liściosiki, obawiając się reakcji swojego nowego właściciela. Kto wie, jak on by się czuł w takiej sytuacji. Kate najbardziej obawiała się, że złoży doniesienie na policję. Bo teraz policjani byłaby po jej stronie. Dlaczego nie powiesz mi, co do cholery tu robisz? Ja zdecyduję, co robić. Tim powiedział, raczej nie grzecznie, nie ułagając za konieczne zajmowanie się mężczyzną, który włóczył się po jego prywatnej posesji bez pozwolenia. Mężczyzna widział, że młoda kobieta była bardzo przestraszona, i że trzęsła się przed nim, obawiając się zemsty. To dom moich rodziców. Dorastałam w nim i znam każdy jego zakątek. Wiem też, że jest tu wiele rzeczy, które należały do mnie. Tak się składa, że ten dom został sprzedany po śmierci moich rodziców, a potem sprzedany ponownie. Nawet nie wiem, ile razy zmieniał właściciela. Wiem, że to, co tu robię, jest co najmniej dziwne. Co chcesz tu znaleźć? Szczerze mówiąc, chcę znaleźć albumy z moimi starymi zdjęciami. Nie mam żadnych rodziców ani krewnych, jestem zupełnie sam. Chciałem znaleźć zdjęcia, po to tu przyszedłem. Nie mogłem tak po prostu przyjść i powiedzieć, że chcę grzebać w twoim domu tylko po to, by znaleźć zdjęcia. Przepraszam, nic ci nie zabrałam. Chciałam tylko znaleźć zdjęcia i albumy, powiedziała, szlochając i trzęsąc się ze strachu. Historia wydała się mężczyźnie dziwna, ale nie widział w niej nic złego. Teraz moja córka i ja mieszkamy w opuszczonym domu na obrzeżach miasta. Tak się złożyło, że zostaliśmy bez mieszkania. W życiu zdarzają się różne sytuacje. I chyba jeszcze nie zasłużyłam na normalne podejście losu do mnie i mojej córki. Mogę dla ciebie pracować na pół etatu, sprzątać, gotować, zajmować się domem. Nie jesteś często sama w domu. Może mogłabym pomóc? Przez pierwszą sekundę Tim złapał się na myśli, że sytuacja wygląda dziwnie. Ale młoda kobieta miała rację, potrzebował pomocy. A teraz miał wystarczająco dużo pieniędzy, aby zapłacić za jej prostą pracę. Zgodził się. Uzgodnili niewielką sumę, a potem mężczyzna pozwolił jej odejść. Ale coś w tej sytuacji się nie zgadzało: albo wiek kobiety i wiek dziecka, albo sama sytuacja wydawała się trochę absurdalna. Tim postanowił się w to nie mieszać, bo wiedział, że lepiej nie mieszać się w takie historie, jeśli nie chce się mieć kłopotów. Ale jego ciekawość sprawiła, że wrócił do tej sytuacji i powtarzał ją w myślach. Tego wieczoru Kate przyszła z małą Mią. Posadziła dziewczynkę na kanapie, szybko posprzątała i ugotowała kolację. Zanim Tim wrócił z podwórka, dom był przytulny, czysty i pachniał świeżym jedzeniem. Od dawna nie gotował nic poza przysłowiową jajecznicą i omletem. W najlepszym razie potrafił ugotować owsiankę, ale nic poza tym. Miło było zjeść domowy posiłek. Następnego dnia Tim wyszedł do pracy. Starał się skoncentrować na swoich zadaniach, ale coraz częściej wracał myślami do tej dziwnej historii, która z jakiegoś powodu nie dawała mu spokoju. Podczas przerwy na lunch, mężczyzna wyszedł do kawiarni, zjadł mały lunch biznesowy i spojrzał na telewizor, gdzie zaczęły się wiadomości. Oto May, relacjonująca z miejsca zdarzenia. May, jakie są najnowsze informacje w tej sprawie? Rodzina lokalnego biznesmena zginęła w pożarze w dziwnych okolicznościach. O ile nam wiadomo, dom nie spłonął z przyczyn naturalnych. Kobieta i mężczyzna zmarli. Mąż i żona zostali w swoich łóżkach. Była też młoda córka, ale jej miejsce pobytu jest nieznane. Na ekranie pojawiło się zdjęcie. Tim prawie zakrztusił się herbatą, gdy zobaczył, że dziewczynka na zdjęciu to ta, z którą przyszła Kate. Mała Mia uśmiechała się przytulając się do rodziców. To wszystko było takie dziwne. Tim postanowił nie ekscytować się zbytnio. W końcu nie znał jeszcze wszystkich okoliczności sprawy. Wszystkie dzieci stają się do siebie podobne w pewnym wieku. Nie warto było rzucać się na nieszczęsną dziewczynę z oskarżeniami, ale zdecydowanie warto było o tym porozmawiać. Ale jeśli ukradła dziecko, sytuacja mogła być znacznie gorsza niż zdawał sobie sprawę. Tim wrócił do domu, przybywając wcześniej, w samą porę, by złapać Kate na sprzątaniu. Kobieta wiedziała po jego spojrzeniu, że zaraz rozpocznie się poważna rozmowa. Ona również widziała reportaż w telewizji i była prawie pewna, że biznesmen, dla którego teraz pracowała, prędzej czy później dowie się prawdy. – Wyjaśnię ci wszystko. Nie chcę, żebyś pomyślał, że ukradłam dziewczynę lub coś gorszego – powiedziała Kate, zerkając na małą Mie, która drzemała na długiej, starej sofie. Kate usiadła przy stole, wciąż trzymając ścierkę, którą gniotła w nerwowych dłoniach. Mój własny brat mnie wydziedziczył. Skończyłam sama na ulicy. Musiałam wziąć pożyczkę. Cóż, gdzie jedna pożyczka, tam druga. Mnóstwo problemów. Wierzyciele, eskalacja ciągłych gruźb. W pewnym momencie udało mi się dostać pracę jako sprzątaczka w dużym, bogatym domu. Mieszkało tam kilku starych bogaczy. Kiedy dowiedzieli się, że mam kłopoty, zaproponowali mi układ. Spłacą wszystkie moje długi, a ja będę dla nich surogatką. Biorąc głęboki oddech, Kate opuściła nisko głowę i teraz nawet nie podniosła wzroku. Bała się kontynuować, bo nawet w jej własnych oczach ta historia wyglądała przerażająco. Cóż widzisz? Tak naprawdę nie chciałam tego, ale pieniądze, które oferowali, były świetne. Tak naprawdę w dziewięć miesięcy mogłabym spokojnie kupić sobie mieszkanie, zrobić remont i zacząć życie od nowa, bez długów, bez wierzycieli. Niekończących się organizacji kredytowych, które w moim przypadku nie miały końca. Jesteś zamożnym człowiekiem. Nie jesteś w stanie zrozumieć, jak to jest, kiedy zostajesz sam ze swoimi problemami, bez ani jednej możliwości pomocy z zewnątrz. Cóż, nie miałem rodziców, rodziny, pieniędzy. Nie miałem możliwości odmówić, więc się zgodziłem. Dość szybko zaczęły się te wszystkie egzaminy. Kate wstała, włączyła czajnik, wróciła do środka. Jej twarz była poważna i smutna jednocześnie. Bez większej chęci wracała do własnych wspomnień. Dość szybko okazało się, że komórki kobiety nie nadawały się do użytku ze względu na jej wiek. W tajemnicy przed żoną bogacz zaproponował, że po prostu mnie wykorzysta. Tak czy inaczej, w rzeczywistości jestem matką tej dziewczyny. Nawet jeśli zrobię test, okaże się, że jestem matką. Im dłużej byłam w ciąży, tym bardziej zdawałam sobie sprawę, że nie mogę pozwolić dziecku odejść. I że jest bardziej prawdopodobne, że zostanie ze mną. Do tego czasu prawie rozwiedli się dwa razy. Ciągle się kłócili i zaczęli wątpić, czy w ogóle potrzebują dziecka w tym wieku. Modliłem się, żeby zmienili zdanie. Tak, cóż, jakoś poradzę sobie z własnymi problemami. Rozumiem, że nie zmienili zdania? Zapytał mężczyzna. Kate tylko potrząsnęła głową, a w jej oczach pojawiły się ogromne łzy. Bardziej przypominające wielkie klejnoty, które odbijały ciepłe światło lamp. Nie, nie zmienili zdania. A kiedy urodziła się dziewczynka, szybko stałam się dla niej nianią. Chociaż mogłam być tam dla mojej własnej córki i obserwować, jak rośnie i rozwija się. To było tak, jakby dziecko czuło, że jestem prawdziwą mamą. Ale bogatych ludzi to nie obchodziło. Byli zajęci sobą i zbliżającym się rozwodem który wisiał nad nimi jak miecz Damoklesa. Pewnego weekendu wyjechałem na weekend, a kiedy wróciłem, dom się palił. Wbiegłem do środka i jedyne co udało mi się wydostać, to dziewczyna. Nie mogłem ich wyciągnąć. Wróciłem do środka po raz drugi, ale nie mogłem ich obudzić. Pomyślałem, że do tego czasu udusiliby się od dymu. Kate płakała. Najwyraźniej wspomnienie tego było dla niej zbyt trudne do zniesienia. Nadal mówiła. Ale teraz szlochała, ocierała łzy i połykała słowa. Mógłbym przysiąc, że na własne oczy widziałem, jak siostrzeniec właściciela ucieka z domu. Jako rodzina zawsze się kłócili, i jestem pewien, że to on podłożył ogień. Co zrobili, nie wiem, ale cała rodzina musiała zginąć. Dziewczyna miała szczęście, że wróciłem wcześniej. Tim mocno zastanowił się nad sytuacją. Przeanalizował w głowie to, co powiedziała młoda kobieta, i próbował ustalić, gdzie leży prawda. Tim znał tego biznesmena z obowiązku, ale starał się nie pracować ani nie utrzymywać kontaktów towarzyskich z tym człowiekiem. Był ostrym, chamskim człowiekiem i często uciekał się do nieuczciwych metod wzbogacania się, ustawiając w ten sposób swoich kolegów i partnerów. Jutro ty i ja pójdziemy na policję. Mój przyjaciel Alex cię wysłucha. Zobaczymy co da się zrobić. Nie możesz wychowywać dziecka, które do ciebie nie należy. Nie możesz jej leczyć, nie możesz jej edukować, musisz coś zrobić. Kate rozpłakała się na jego słowa. Tim zrozumiał, że martwiła się o przyszłość swoją i dziecka. Następnego dnia poszli na posterunek policji. Alex wysłuchał jej, obiecał pomóc, ale od razu powiedział, że nie ma nadziei. Mieli szansę na rozwikłanie sprawy, ale najprawdopodobniej sprawy utknęły nawet na wstępnym etapie śledztwa. Sytuacja była zbyt pokręcona. A siostrzeniec, który również miał pięku ze swoją rodziną, najwyraźniej nie zamierzał się wycofać ani przyznać do tego, co zrobił. Alex podzielił się również informacją, że mieli więcej niż jednego podejrzanego. Sytuacja musiała się zasadniczo zmienić. Zeznania Kate mogły mieć kluczowe znaczenie, więc została zwolniona z aresztu, co sugerowało, że wkrótce zaczną się kłopoty z aktywnie rozwijającym się śledztwem. Kate i Tim pojechali razem do domu. Milczała, wpatrując się w drogę i analizując sytuację, która z dnia na dzień stawała się coraz bardziej niebezpieczna. Kate żałowała, że poszła na policję i powiedziała wszystko temu człowiekowi. Co jeśli śledztwo potoczy się w taki sposób, że okaże się winna? Co jeśli wpadnie w szpony sprawiedliwości i zostanie uwięziona za nic? Kate opuściła głowę na otwarte dłonie. Siedziała tak, starając się nie rozpłakać. Nerwy przyprawiały ją omdłości i drżenie. Wszystko wokół wydawało się niebezpieczne. Nie musisz się martwić. Wszystko wyjdzie na jaw. Jeśli jesteś pewna, że to nie twoja wina, nikt nie będzie cię winił. Myślę, że musisz się uspokoić. Czas też wprowadzić się do mojego domu. Kate spojrzała na bogacza ze zdziwieniem, bo oferta była niespodziewana. Zmarszczyła brwi, jakby próbując znaleźć haczyk w jego słowach. Przecież i tak pracujesz w tym domu. Nie masz żadnych innych obowiązków. Dlaczego by w nim nie zostać? W domu jest mnóstwo pokoi, mnóstwo miejsca. Sam rzadko tam bywam, a tobie i dziewczynce łatwiej byłoby spędzić zimę w ciepłym domu niż w opuszczonym wraku, gdzie jest zimno, wilgotno i istnieje większe ryzyko, że dziewczynka zachoruje. Nie masz żadnych dokumentów potwierdzających, że jesteś biologiczną matką. Jak będziesz ją traktować? Kate skinęła głową, zdając sobie sprawę, że mężczyzna ma rację, choć nie chciała tego przyznać. Z jednej strony Kate chciała wrócić do domu, w którym się urodziła i wychowała, ale z drugiej strony to nie był ten sam dom i nigdy nie byłaby jego panią. Ale w opuszczonym domu istniało większe ryzyko, że dziewczyna zachoruje, albo że policja lub ludzie nasłani przez jej siostrzeńca przyjdą do niej, gdy okaże się, że będzie gotowa na konfrontację z nim w sądzie. Kiedy Kate o tym pomyślała, natychmiast poczuła, jak głupi był jej czyn. Jednak nie było już odwrotu. Zeznanie zostało złożone. Dokumenty zostały podpisane. Będzie musiała zaryzykować własne życie, aby dotrzeć do prawdy dla dobra swojej córki. Tim nie widział w tym jednak nic złego i uważał, że nikt nie będzie jej ścigał, ponieważ stanowiło to potencjalne ryzyko dla siostrzeńca. Gdyby ją ścigał, tylko by się przygotował, by udowodnić, że ma z tym coś wspólnego. Kate przeniosła swoje rzeczy do domu bogacza, wybrała pokój dla siebie i dziewczynki i zaczęła urządzać przytulne mieszkanie. Od czasu do czasu musiała jechać do miasta, na posterunek, by uporządkować kolejne zeznania i coś wyjaśnić. Im szybciej postępowało śledztwo, tym bardziej młoda kobieta zaczynała się martwić, która wciąż oczekiwała zemsty ze strony siostrzeńca biznesmena. Dla Tima wspólne życie z dziewczyną okazało się bardzo wygodne. Dom był czysty i przytulny, zawsze było świeże, gorące jedzenie. A z dziewczyną szybko znalazł wspólny język. Tim nie mógł mieć dzieci, ale zawsze chciał. Wieczorami spędzał dużo czasu z małą Miją i starał się nie myśleć o tym, że dziewczyna, którą tak trudno było zdobyć martwym biznesmenom, tak naprawdę nie była potrzebna. Pewnego wieczoru Tim siedział na werandzie. Chmury gęstniały. Zmierzch nadchodził znacznie wcześniej, niż powinien. Siedział w szerokim fotelu, popijając mocną herbatę z gałązkami wiśni. Przez jego umysł nieustannie przewijały się przeróżne myśli. Tim myślał o swojej nowej pracy, o swojej byłej firmie, o młodej żonie, która według dokumentów była już byłą żoną. Co jakiś czas spadały płatki śniegu, przypominając mu o zbliżającym się nadejściu zimy, o rodzinnych świętach, prezentach i śledztwie które z każdym dniem stawało się coraz bardziej niebezpieczne dla bogacza i jego gosposi. Jeśli na początku Tim myślał, że nikt nie weźmie odwetu, teraz był pewien, że prędzej czy później siostrzeniec też tu przyjdzie. Tim starał się rzadziej jeździć do miasta do pracy, obserwując kamery. Coraz częściej zauważał, że w pobliżu domu pojawiają się nieznane mu samochody, ale nikt z nich nie wysiada. Prawdopodobnie po prostu śledzili, o której godzinie właściciele są w środku. Myślę, że popełniliśmy duży błąd, idąc na komisariat powiedziała Kate. Myślę, że popełniliśmy duży błąd, idąc na komisariat powiedziała Kate. Myślisz, że weźmie odwet? Jestem tego pewien. Przed domem pojawia się coraz więcej samochodów. Widzę dziwnych ludzi. Zaglądają przez płot. Nawet miejscowi zauważyli, że coś się dzieje. Nie sądzisz, że przez to narobiliśmy bałaganu? Nie, Kate, postąpiliśmy słusznie. To był obrzydliwy człowiek. Ale nawet on na to nie zasłużył. Poza tym i tak nie mogłeś mieszkać w opuszczonym domu z dziewczyną. Czas iść do szkoły. I co wtedy? Żadnych dokumentów. A gdyby policja cię znalazła, byłoby to zbyt podejrzane, że ukrywałeś dziewczynę przez cały ten czas, powiedział Tim. Próbował uspokoić Kate, chociaż zdawał sobie sprawę, że jej niepokoju nie da się złagodzić. Młoda kobieta uspokoi się dopiero wtedy, gdy zakończy się postępowanie sądowe, a człowiek, który na to zasłużył, Zostanie w końcu ukarany. Śledczy, z którym się skontaktowali, jeszcze nie zadzwonił, nic nie powiedział, a co najbardziej frustrujące, nie mógł niczego zagwarantować ani obiecać. Tim często spoglądał na telefon, gdy wychodził do pracy, mając nadzieję, że otrzyma telefon i zostanie poinformowany, że wszystko zostało rozwiązane, a sprawca został zatrzymany. Pozostało tylko czekać na proces. Ale nawet Alex zdawał sobie sprawę, że sprawa jego siostrzeńca nie była taka prosta. Najprawdopodobniej wszystko zostało wcześniej zaplanowane. Było alibi, kamery były wyłączone i nie było żadnych świadków z wyjątkiem tej Kate. Ludzie bali się konfrontacji z dzieciakiem, który mógł zrujnować im życie. Naprawdę chciałam tylko mieszkać z dziewczynką, z moją ciurką, patrzeć, jak dorasta. Załatwić formalności, zrobić test DNA. I powoli uporządkować swoje sprawy. Jestem wdzięczny, że spłacili moje długi i wciąż mam wystarczająco dużo pieniędzy na kontaś, baj stanąć na nogi. Ale ta cała sytuacja. Boję się wyjść na podwórko, wypuścić córkę, żeby pobawiła się z koleżankami. Kate, to się kiedyś skończy, obiecuję ci. Wiesz, czasami życie wystawia nas na ciężkie i okrutne próby, ale kiedy wszystkie te próby dobiegają końca, zaczynasz być zaniewdzięczny powiedział Tim z uśmiechem. Postanowił wesprzeć ją przynajmniej moralnie. Kate uśmiechnęła się, ale ten uśmiech dość szybko zniknął z jej twarzy, pozostawiając po sobie jedynie smutek i tęsknotę. Z każdym dniem Kate stawała się coraz bardziej ponura i pogrążona w problemach, które narastały wokół niej niczym śnieżna kula. Nadeszły pierwsze opady śniegu. Samochody coraz rzadziej pojawiały się w pobliżu domu, a śledztwo przybrało nowy, dość ostry obrót. Kate starała się nawet nie wychodzić z domu bez pilnej potrzeby, znalezienia się w polu widzenia kamer, gdy mężczyzna opuszczał dom. Kiedy Alex przybył na miejsce, Kate podskoczyła z niepokojem. Wybiegła na zewnątrz, wpuszczając śledczego na podwórko, a następnie do domu. Alex rozejrzał się i nie był zbyt zadowolony, gdy dowiedział się, że właściciel domu przyjedzie dopiero za kilka godzin. Właściwie to chciałem porozmawiać z tobą osobiście. Wciąż mam kilku podejrzanych. Co jeszcze pamiętasz o tym siostrzeńcu? Z tego co wiem, Tomasz był w dobrych stosunkach z biznesmenem. Może to nie to, co myślisz. Zawsze myślałem, że nie doceniał swojego siostrzeńca i po prostu widział w nim głupiego dzieciaka, niezdolnego do podłości. Znowu z czystej głupoty. Kate zmarszczyła brwi. Próbowała wymyślić coś, co mogłoby zilustrować jej słowa. Pamiętam, jak w sierpniu Tomasz przejął niewielką część firmy. Ale zamiast prowadzić ją jak należy, sprzedał ją konkurentowi. Biznesmen wpadł w kłopoty. Pokłócili się, ale po kilku tygodniach pogodzili. Felix po prostu się poddał i uznał, że jego siostrzeniec jest głupcem. Niedoświadczony, postanowił zarobić trochę pieniędzy, zdając sobie sprawę, że sam nie poradzi sobie z biznesem. Chłopak wykorzystał tę wymówkę i zaczął ponownie zdobywać jego zaufanie. Często przychodził do ich domu i skarżył się na rodziców. A oni przyjęli go jak własnego syna. Przypomnę, że przez długi czas nie mieli własnych dzieci, więc siostrzeniek był dla nich jak syn. I Thomas to wykorzystał. Czy było coś jeszcze? Właściwie, Alex, było mnóstwo takich sytuacji. Pamiętam, jak Thomas przyjechał na początku lata ze skandalem, bo jego rodzice odmówili opłacenia drogiej wycieczki z jego przyszłą narzeczoną. Ta narzeczona, nawiasem mówiąc, pojawiła się i zniknęła kilka tygodni później. Felix zgodził się dać mu pieniądze, ale zaczął wabić chłopca na swoją stronę. Ojciec Tomasa, brat Feliksa, prowadził interes, w który Felix ingerował. Wtedy Felix powiedział do chłopca: dam ci pieniądze, a ty podpiszesz interes swojego ojca, odsprzedasz go mnie i wszystko sformalizujemy. Kiedy wszystko wyszło na jaw, wybuchł straszny skandal. Pomimo pokrewieństwa, bracia często skakali sobie do gardeł. Jak Oliwia się z tym czuła? Z tego co wiem, żona była zrównoważoną i spokojną osobą. Nie sądzę, by była zamieszana w jakieś skandale. Czy mogła mieć kochanka, który również byłby skłonny podłożyć ogień? Kate natychmiast zaprotestowała, bo zbyt dobrze znała tę kobietę. Nie, nie. Zdecydowanie nie było czegoś takiego. Olivia była rzeczywiście bardzo spokojną, powściągliwą kobietą, która wysoko ceniła wierność w związkach. Nigdy nie zdradziłaby swojego męża, nawet jeśli ich związek się rozpadł. Zawsze powtarzała, że należy pozostać wiernym osobie, którą się poślubiło. Nawet jeśli małżeństwo nie spełniło oczekiwań, powiedziała Kate. Alex skinął głową. Rozległ się dźwięk otwieranej bramy. Alex wyjrzał przez okno. Zobaczył podjeżdżający samochód i ucieszył się, bo nie będzie musiał długo czekać na właściciela domu. Kate też się ucieszyła. Czuła się bezpiecznie obok Tima. Jesteś pewna, że to Tomasa widziałaś? Na zewnątrz było ciemno. Wiem, ale jego twarz była rozświetlona płonącym ogniem. Rozpoznałam ten szalony wyraz twarzy, ten uśmieszek. To był on. Jestem pewna, że nic się nie stało. Nie wyobrażałam sobie tego. Widziałam Tomasa i jestem pewna, że to on podłożył ogień. Poza tym, gdybym się myliła, nie wysłałby swoich ludzi, żeby pilnowali naszego domu. Kate zawahała się, gdy po raz pierwszy nazwała dom naszym domem. Śledczy nie wydawał się tym przejmować. Był tylko bardziej pogrążony w myślach, które dręczyły go już od kilku dni. Tim wszedł do domu, uścisnął mocno dłoń śledczego i usiadł przy stole zaraz po wzięciu prysznica. Kate wycofała się z małą córeczką do innego pokoju, zostawiając jając z na rozmowy. Czy to prawda, że niedaleko siebie stoją samociory ochrony? zapytał śledczy. Sam już zacząłem tu załagać. Czasami po prostu wice jest stojące obok podwórka, czasami ludzie łyciącą przez płot i zaglądają do środka. Słuchaj, Tim, radzę ci rzadziej wychodzić z domu. Nasze śledztwo dobiega końca. Wkrótce wszyscy będziemy mogli się zrelaksować. W międzyczasie radzę ci częściej zostawać w domu. Kto wie, do czego zdolny jest człowiek, który prawdopodobnie spalił własną ciotkę i wuja. Mam potężne argumenty, których zamierzam użyć, ale potrzebuję trochę więcej czasu. Moi ludzie znaleźli do i mam okazję odwołaka Libby Thomasa. Słyszę cię. Ostatnio myślałem, że powinienem częściej zostawać w domu. Cóż mam nadzieję, że ta sytuacja szybko się skończy, bo jestem już zmęczony narastającym napięciem. Śledczy skinął głową. Zmienił temat rozmowy. Śledczy skinął głową. Zmienił temat rozmowy. Teraz rozmawiali już o zbliżających się rozprawach sądowych. Które mogły się przeciągnąć pomimo starannego przygotowania ze strony śledczego. Prawnik, który nagle pojawił się w domu rodziny, był poważny. Ale nawet Alex, ze swoim doświadczeniem, był pewien, że będzie w stanie powstrzymać bezczelnego prawnika, pomimo pieniędzy. A jak się okazało, pieniądze w tej rodzinie nie są tak duże jak kiedyś. Aleks uczepił się motywu. Najprawdopodobniej to właśnie stan finansowy rodziny, który z roku na rok stawał się coraz bardziej opłakany był głównym powodem konfliktu. Kate zeszła na parter, gdy śledczy już wyszedł. Wskazała palcem za okno. Tim wyjrzał i zobaczył dach czarnego samochodu, który stał tak, jakby nikogo nie było w środku. Tim wyszedł na zewnątrz, a następnie opuścił bramę i skierował się prosto do samochodu. Mężczyzna siedzący za kierownicą był wyraźnie zdenerwowany. Jeśli jeszcze raz cię tu zobaczę, będziesz miał kłopoty. Wciąż jesteś na obcym terytorium i żadne pieniądze ci nie pomogą. Wezmę kij i rozwalę ci samochód. Wtedy będziesz musiał udowodnić, że to zrobiłem. Miejscowi nie staną w twojej obronie. I choć nie cieszę się już taką reputacją jak kiedyś, to dzięki moim koneksjom wciąż mogę cię wsadzić. I powiedz swojemu panu, że jeśli nie zakuję cię w łańcuchy, to ja to zrobię. Powiedział dość niegrzecznie Tim, trzymając w prawej ręce wielki kij. Mężczyzna za kierownicą tylko przełknął ślinę, po czym wcisnął pedał gazu. Zniknął w oddali, zostawiając za sobą jedynie suchy odcinek asfaltowej drogi, na której wkrótce miał zostać położony asfalt. Tim miał nadzieję, że po tej rozmowie nikt więcej tu nie przyjedzie, choć wątpił w to. Nie warto było ryzykować. Musiał zostać w domu przez jakiś czas, a jeśli miał wyjść to z dziewczyną. Sytuacja nabierała tempa dość gwałtownie. A Kate nie mogła zostać sama. Od momentu, w którym doszło do nieprzyjemnej rozmowy, nikt więcej nie zbliżał się do domu. Kilka dni później odbyła się pierwsza rozprawa sądowa. Wciąż jednak znajdowała w sobie siłę, by powiedzieć wszystko wyjaśnić, jakim człowiekiem naprawdę był Thomas, i że sytuacja mogłaby przybrać zupełnie inny obrót, gdyby nie wróciła na czas i nie uratowała dziewczyny. Prawnik upierał się, że wcale tak nie było. Dziewczyna sama była sobie winna i mogła być zaangażowana w podpalenie tylko po to, by mieć ją za córkę, jeśli nawet sytuacja z macierzyństwem zastępczym była prawdziwa. Cała strategia oskarżenia polegała na zrzuceniu winy na nianie, która nagle chciała uznać córkę za swoją. Tomas wymyślił nawet cały skandal, który rodzina rzekomo miała z nianią, która chciała dziewczynki, ale chciała też pozostać na liście płac bogatych. Ale żadna linia, którą próbowali forsować obrońcy, nie była prawdziwa i nie mogła być niczym poparta. A kiedy prokurator pokazał nagranie z kamery przemysłowej z sąsiedniego domu, stało się oczywiste, że Tomasz kłamał. I to on był zamieszany w podpalenie. W miarę rozwoju sytuacji wychodziły na jaw kolejne okoliczności. To nie było nic takiego. Kochałem mojego wujka. Poza tym zawsze byli po mojej stronie. Nawet gdy kłóciłam się z rodzicami, Tomas miał mi to za złe. Zanim jednak zaczął się usprawiedliwiać, cała linia obrony wygasła i nikt nie mógł pomóc młodemu człowiekowi, który zakopywał się coraz głębiej. Im dłużej trwał proces, tym Kate czuła się bezpieczniej. Widziała, że prokurator raz po raz wdeptywał chłopaka w ziemię, znajdując coraz więcej powodów, by go oskarżyć, dostarczając coraz więcej dowodów. Linia obrony oskarżenia była skonstruowana w taki sposób, że najpierw Tomas bezczelnie okłamał sąd, a potem prokurator przedstawił niezbite dowody na kłamstwa chłopaka. Adwokat, który nie spodziewał się, że coś pójdzie nie tak, szybko się wycofał i zaczął robić przerwy, aby przekonać swojego klienta do poddania się i zawarcia układu, aby uzyskać łagodniejszy wyrok, jeśli było to możliwe po wszystkich kłamstwach, które zostały powiedziane i wzmocnione na sali sądowej. Z drugiej strony, prokurator wyglądał na zadowolonego, ponieważ wszystko szło dokładnie tak, jak mieli nadzieję, kiedy planowali pojawić się w sądzie. Następnie sesja sądowa była kontynuowana. Obraz nie wyłonił się w pełni aż do samego końca. Było jasne, że wina oskarżonego leżała dosłownie na powierzchni. Sprzeciw, wysoki sądzie. Istnieje domniemanie niewinności. Wina nie została jeszcze udowodniona krzyknął adwokat, podskakując na drżących nogach. Zdając sobie sprawę, że nie otrzyma obiecanego honorarium i prawdopodobnie popadnie w kłopoty z całą rodziną, która czekała teraz na ważny wynik jego pracy. Sprzeciw podtrzymany. Nie rzucajmy bezpodstawnych oskarżeń. Proces jeszcze się nie zakończył, co oznacza, że wina nie została jeszcze udowodniona, zmarszczył brwi sędzia. Jednak nawet na jego twarzy widać było, że wina oskarżonego tak naprawdę leży na wierzchu. Jeśli zsumować wszystkie dowody, które były już zarówno poszlakowe, jak i bezpośrednie, to obraz układał się sam. Tomas rzeczywiście zabił swojego wujka i ciotkę. A wszystko to wyłącznie dla pieniędzy, których brakowało mu z powodu problemów w rodzinie. Rodzina, w której urodził się Tomas, wspólnie opracowała plan odzyskania dawnego dobrobytu i powrotu do dostatniego życia, którego zostali pozbawieni z powodu okoliczności. Thomas i jego ojciec wymyślili plan wczesnego przybycia do domu Feliksa i Oliwii. Tomas zostanie z nimi, narzekając na słoik rodzyków. Wsajpał tył coś do ich herbaty, aby zasnęli i nie obudzili się, gdy nie powar. Tomas miał podłożyć ogień, usiek, a następnie odziedziczyć biznes wraz z rodziną. Pieniądze w domu. Wszystkie oznaki luksusu, które były teraz poza zasięgiem jego rodziny. Ale wszystko poszło nie tak. Nagle pojawiła się niania. Która nie tylko uratowała dziedziczkę, ale także zobaczyła sprawcę, identyfikując go w pobliżu płonącego domu. Zapadł wyrok. Tomas patrzył oszołomiony na prawnika, który przysięgał i przysięgał, że nie będzie kary. W rzeczywistości sprawa była prosta: łatwo byłoby podważyć stanowisko prokuratora. Ojciec Tomasa miał rozwiązać problemy biznesowe i przywrócić rodzinie dawny dobrobyt. Wykorzystał naiwność syna, ale sam nie uniknął kary bo śledztwo obróciło się przeciwko całej rodzinie Tomasa. Pomimo tego, że śledczy dotarł do sedna prawdy, postanowił kontynuować sprawę, ponieważ uznał, że jeszcze nie doprowadził jej do końca. Kate płakała ze szczęścia, ponieważ ten proces pomógł jej nie tylko odsunąć sprawcę, ale także udowodnić, że jest biologiczną matką dziewczynki. Teraz pozostało tylko skompletować podstawowe dokumenty, a dziewczynka oficjalnie stanie się jej córką. Reszta rozpraw sądowych mogła odbyć się bez obecności Kate, z czego bardzo się cieszyła, biorąc pod uwagę to, przez co musiała przejść, by się tu pojawić. Od czasu do czasu śledczy przychodził do domu Kate i Tima, podając szczegóły rozpraw sądowych, które trafiały do mediów. Ponieważ rodziny były dość sławne i teraz otrzymywały to, na co zasłużyły. Mała dziewczynka została oficjalnie uznana za spadkobierczynię. Ponieważ była ich prawowitym dzieckiem zgodnie z dokumentami w chwili śmierci jej rodziców. A ponieważ dziewczynka miała oficjalną biologiczną matkę, została właścicielką nie tylko firmy, ale także ogromnej ilości pieniędzy. Zanim sesje sądowe dobiegły końca, związek Katie Tim nie był już tylko relacją biznesową, ale raczej romantyczną. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Tim naprawdę zakociał się w kimś, kto chciał być blisko niego. Niezależnie od tego, czy miał pieniądze, pracę czy lukratywny biznes. Nadal pracował dla swojego przyjaciela, zarabiając dobre pieniądze, naprawiając dom i ciesząc się prostym życiem na wsi. Tim utrzymywał relacje ze swoją byłą żoną Alice i zwrócił jej pieniądze, które dała mu na zakup domu. Przez resztę życia był wdzięczny, że podała mu pomocną dłoń, gdy wszyscy wokół po prostu odwrócili się od niego z powodu braku pieniędzy. Kiedy wszystkie rozprawy sądowe dobiegły końca, Ojciec i syn znaleźli się za kratkami. Stopniowo wychodziły na jaw kolejne okoliczności sprawy. Ale Kate nie była już nimi zainteresowana. A kiedy śledczy przyszedł porozmawiać z przyjaciółką, wolała spędzić czas z córką, bo nie chciała być częścią śledztwa, które jej nie dotyczyło. Jedno wiedziała na pewno. Tomas nie wyjdzie z więzienia przez kolejne 18 lat. I to pod warunkiem, że uda mu się przejść przez cały wyrok bez incydentów i uzyskać zwolnienie warunkowe co było mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę okoliczności przestępstwa. Jego ojciec otrzymał znacznie poważniejszy wyrok i raczej nie wyjdzie na wolność, biorąc pod uwagę wiek starszego mężczyzny. Wszystkie te rozprawy sądowe były dość głośne, szeroko opisywane w prasie, a ludzie chętnie myli kości bogatych przestępców, co utrwaliło w ich głowach pogląd, że duże pieniądze mogą mieć tylko ci, którzy zarobili je nieuczciwie. Kate zdążyła się już ustatkować. Zajmowała się domem, ogrodem, sadziła pierwsze warzywa w szklarni, które z pewnością przyniosą owoce. Jak jej prawda w sądzie? Kiedy zaciągnąłeś mnie na komisariat, myślałam, że tego pożałuję. Nawet następnego dnia bałam się iść, trzęsłam się jak liść. Kiedy zaczęły się rozprawy sądowe, martwiłam się jeszcze bardziej, trzęsąc się i myśląc, że zostanę złapana gdzieś w zaułku i lepiej będzie trzymać gębę na kłódkę niż walczyć z zamożną rodziną, która może mnie wymazać. Ale teraz, kiedy widzę, że wsadziłem przestępców za kratki, wstydzę się swojego strachu z dzieciństwa. Tim przytulił ją mocno, pocałował w skroń poczuł, jak rozluźnia się w jego ramionach, stając się dzieckiem. Tim uważał, że postąpiła słusznie. On sam wystąpiłby przeciwko sprawcy, gdyby było to konieczne. Usiedli razem na długiej sofie na werancję i obserwowali obfite opady śniegu. Jeśli yes, wierzyć prognozom, był tu ostatni śnieg, dopiero wiosna miała nadejść, piękne kwiaty drzew, świeże powietrze i uczucie miłości do wszystkiego. Tim wierzył, że wraz z wiosną w jego życiu zaczną się korzystne zmiany. Ale nawet gdyby wszystko pozostało tak jak teraz, byłby niezmiernie wdzięczny do końca swoich dni. Dziewczynka wyskoczyła z domu, wspięła się na kolana rodziców i opowiadała o kreskówce, którą w końcu skończyła oglądać. Tim przytulił swoją żonę. Dziecko i doświadczył odrobiny rodzinnego szczęścia. Jego dom, jego żona, jego dziecko przyniosły mu wielokrotnie więcej szczęścia niż wielomilionowy biznes, który na zawsze został za nim. Przez te wszystkie lata Alice miała rację. Powinienem był nauczyć się żyć, zamiast zamieniać swoją egzystencję w niekończącą się gonitwę za pieniędzmi. Nigdy nie byłem tak szczęśliwy jak przy tobie, powiedział Tim, obejmując ją ramieniem. Kate uśmiechnęła się. Chciałam powiedzieć to samo. Szczerze mówiąc, nigdy nie byłam tak szczęśliwa jak przy tobie. Nie mogę uwierzyć, że jedna osoba może zmienić wszystko tak dramatycznie. Przestałam wierzyć w miłość, a nawet w ludzkość. Pojawiasz się ty i wszystko się zmienia, powiedziała z uśmiechem. Może byliśmy sobie przeznaczeni? Przeznaczenie, powiedział mężczyzna, po czym się roześmiał. Kate uśmiechnęła się tylko, wtuliła w jego ramię i starała się o niczym nie myśleć. Teraz wszystkie kłopoty zostaną za nią na zawsze. Kate płakała ze szczęścia, ponieważ ten proces pomógł jej nie tylko odsunąć sprawcę, ale także udowodnić, że jest biologiczną matką dziewczynki. Teraz pozostało tylko skompletować podstawowe dokumenty, a dziewczynka oficjalnie stanie się jej córką. Reszta rozpraw sądowych mogła odbyć się bez obecności Kate, z czego bardzo się cieszyła, biorąc pod uwagę to, przez co musiała przejść, by się tu pojawić. Od czasu do czasu śledczy przychodził do domu Kate i Tima, podając szczegóły rozpraw sądowych, które trafiały do mediów. Ponieważ rodziny były dość sławne i teraz otrzymywały to, na co zasłużyły. Mała dziewczynka została oficjalnie uznana za spadkobierczynię, ponieważ była ich prawowitym dzieckiem zgodnie z dokumentami w chwili śmierci jej rodziców. A ponieważ dziewczynka miała oficjalną biologiczną matkę, została właścicielką nie tylko firmy, ale także ogromnej ilości pieniędzy. Zanim sesje sądowe dobiegły końca, związek Kate i Tima nie był już tylko relacją biznesową, ale raczej romantykną. No. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Tim naprawdę zakochał się w Kims, kto chciał być blisko niego. Nie zalegnie od tego, czy miał pieniądze, pracę czy lukratywny biznes. Nadal pracował dla swojego przyjaciela, zarabiając dobre pieniądze, naprawiając dom i ciesząc się prostym życiem na wsi. Tim utrzymywał relacje ze swoją byłą żoną Alice i zwrócił jej pieniądze, które dała mu na zakup domu. Przez resztę życia był wdzięczny, że podała mu pomocną dłoń, gdy wszyscy wokół po prostu odwrócili się od niego z powodu braku pieniędzy. Kiedy wszystkie rozprawy sądowe dobiegły końca, ojciec i syn znaleźli się za kratkami. Stopniowo wychodziły na jaw kolejne okoliczności sprawy, ale Kate nie była już nimi zainteresowana, a kiedy śledczy przyszedł porozmawiać z przyjaciółką, Wolała spędzić czas z córką, bo nie chciała być częścią śledztwa, które jej nie dotyczyło. Jedno wiedziała na pewno. Tomasz nie wyjdzie z więzienia przez kolejne osiemnaście lat. I to pod warunkiem, że uda mu się przejść przez cały wyrok bez incydentów i uzyskać zwolnienie warunkowe, co było mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę okoliczności przestępstwa. Jego ojciec otrzymał znacznie poważniejszy wyrok i raczej nie wyjdzie na wolność. Biorąc pod uwagę wiek starszego mężczyzny. Wszystkie te rozprawy sądowe były dość głośne, szeroko opisywane w prasie, a ludzie chętnie myli kości bogatych przestępców, co utrwaliło w ich głowach pogląd, że duże pieniądze mogą mieć tylko ci, którzy zarobili je nieuczciwie. Kate zdążyła się już ustatkować. Zajmowała się domem, ogrodem sadziła pierwsze warzywa w szklarni, które z pewnością przyniosą owoce. Jak jej prawda w sądzie? Kiedy zaciągnąłeś mnie na komisariat, myślałam, że tego pożałuję. Nawet następnego dnia bałam się iść, trzęsłam się jak liść. Kiedy zaczęły się rozprawy sądowe, martwiłam się jeszcze bardziej, trzęsąc się i myśląc, że zostanę złapana gdzieś w zaułku i lepiej będzie trzymać gębę na kłódkę, niż walczyć z zamożną rodziną, która może mnie wymazać. Ale teraz, kiedy widzę, że wsadziłem przestępców za kratki, wstydzę się swojego strachu z dzieciństwa. Tim przytulił ją mocno, pocałował w skroń poczuł, jak rozluźnia się w jego ramionach, stając się dzieckiem. Tim uważał, że postąpiła słusznie. On sam wystąpiłby przeciwko sprawcy, gdyby było to konieczne. Usiedli razem na długiej sofie na werandzie i obserwowali obfite opady śniegu. Jeśli wierzyć prognozom, był to ostatni śnieg. Dopiero wiosna miała nadejść, piękne kwiaty drzew, świeże powietrze i uczucie miłości do wszystkiego. Tim wierzył, że wraz z wiosną w jego życiu zaczną się korzystne zmiany. Ale nawet gdyby wszystko pozostało tak jak teraz, byłby niezmiernie wdzięczny do końca swoich dni. Dziewczynka wyskoczyła z domu, wspięła się na kolana rodziców i opowiadała o kreskówce, którą w końcu skończyła oglądać. Tim przytulił swoją żonę, dziecko i doświadczył odrobiny rodzinnego szczęścia. Jego dom, jego żona, jego dziecko przyniosły mu wielokrotnie więcej szczęścia niż wielomilionowy biznes. Który na zawsze został za nim. Przyjste wszystkie lata ale miała racie. Powinienem był nauczyć się żyć zamiast zamieniać swoją egzystencję w niekończącą się gonitwę za pieniędzmi. Nigdy nie byłem tak szczęśliwy, jak przy tobie, powiedział Tim, obejmując ją ramieniem. Kate uśmiechnęła się. Chciałam powiedzieć to samo. Szczerze mówiąc, nigdy nie byłam tak szczęśliwa, jak przy Tobie. Nie mogę uwierzyć, że jedna osoba może zmienić wszystko tak dramatycznie. Przestałam wierzyć w miłość a nawet w ludzkość. Pojawiasz się ty i wszystko się zmienia, powiedziała z uśmiechem. Może byliśmy sobie przeznaczeni. Przeznaczenie, powiedział mężczyzna, po czym się roześmiał. Kate uśmiechnęła się tylko, wtuliła w jego ramię i starała się o niczym nie myśleć. Teraz wszystkie kłopoty zostaną za nią na zawsze.